Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Tomasz Zawadzki, reprezentuję Akademię Sztuki Wojennej. Cieszę się, że moi tutaj przedmówcy właśnie powiedzieli o takich zagrożeniach związanych z atakami cybernetycznymi i tak dalej. Ja bym chciał troszeczkę spojrzeć na bezpieczeństwo z innego, powiedzmy sobie, to z innego obszaru, z innego kąta, tak jakby, bo obszar jest ten sam, ale troszeczkę pod innym kątem. To, o czym chciałbym powiedzieć, to odnośnie zagrożeń płynących i obecnych możliwości pozyskiwania informacji. Bo tak naprawdę okazuje się, że my się możemy chronić przed atakami, ransomware'ami, malware'ami i tak dalej. Ale z drugiej strony, co Państwu za chwilę pokażę, my te informacje de facto, my nie musimy być atakowani, nawet w szczególności w kontekście jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, te jednostki nie muszą być atakowane. Te jednostki same przesyłają swoje dane gdzieś tam w świat i tego nie kontrolują. Przede wszystkim, dlaczego ten obszar pozyskiwania informacji jest szczególnie ważny? Ponieważ jestem inżynierem, lubię operować na statystykach i na liczbach, prawda? Jeżeli przyjrzymy się statystykom, zobaczymy, że portale społecznościowe, ich rozwój, to generalnie jest Facebook około 2, prawie 3 miliardy aktywnych kont, tak? YouTube to jest 2,2 miliarda aktywnych kont społecznościowych, czyli widzimy, że generalnie ruch na portalach, wszelkich portalach społecznościowych to jest około 1 trzeciej świata, tak możemy powiedzieć, w zasadzie cały świat, bo to są aktywne konta i nie wszyscy mają konta aktywne. Albo nie wszyscy jakby mocno się aktywizują, ale tych informacji przesyłanych za pomocą mediów społecznościowych, wszelkiego rodzaju stron internetowych jest naprawdę mnóstwo. Jeżeli byśmy sobie zobaczyli, a kto tak naprawdę z tych mediów społecznościowych korzysta, tak, to zobaczymy, że wszyscy. Tutaj mamy na prawym ekranie, prawda, po prawej stronie tego naszego slajdu, mamy tak jakby rozkład wiekowy i widzimy, że wszystkie grupy tweetowe, wszystkie grupy wiekowe korzystają zarówno z Facebooka, czy jak i Twittera. I co ciekawe, oczywiście ten trend jest cały czas rosnący, tak, w szczególności w przypadku portalu takiego jak Facebook, widzimy, że ten trend nie słabnie, on od wielu lat jest rosnący i tych aktywnych użytkowników jest coraz więcej. Ostatnio widzieliśmy, jeżeli była awaria Facebooka, mogliśmy sobie zaobserwować, jakie efekty, jakie skutki to wpłynęło, łącznie z tym, że jedno z państw afrykańskich straciło kontakt ze swoimi obywatelami. Jeżeli popatrzylibyśmy sobie na przyszłość, co się stanie w najbliższej przyszłości, czyli w latach tam 2002, 2023, 2024, 2025, to łatwo przewidzieć, że ten wzrost, tak jakby ten trend jest cały czas rosnący, czyli liczba portale społecznościowe generalnie odgrywają coraz większe znaczenie w naszym życiu, tak jakby i prywatnym, i osobistym, ale także służbowym. Te statystyki pokrywają się jak najbardziej z raportem, który był w 2018 roku wykonany przez International Telecommunication Union. Tam oczywiście przewidywano, że te trendy z dostępem do informacji, one będą rosły. W szczególności te trendy pokrywają się z coraz większą powszechnością sieci komórkowych o szybkim przepływie danych, czyli sieci LTE. Teraz już mówimy o sieciach 5G, a niektórzy już mówią o sieciach 6G tak naprawdę. Jakie są wnioski z tego? Wnioski są oczywiście takie, jak powiedziałem, że generalnie rozwój zasobów internetowych w tym sieci społecznościowych jest stałym trendem rosnącym. Po drugie, z tych zasobów korzystają coraz częściej i będą korzystali użytkowniki w każdym przedziale wiekowym. Już teraz mówimy o tym, że dzieci się rodzą z de facto, dosłownie można powiedzieć, z tabletami w ręku. No i co jest ciekawe, tak? Te zasoby internetowe i media społecznościowe stanowią coraz większe źródło wymiany wiedzy oraz inspiracji w trakcie podejmowanych decyzji. Jakbyśmy to zrzutowali sobie, ten ostatni punkt, na to, co się teraz dzieje w naszej tak jakby obecnej historii, no po pierwsze, jeżeli zobaczymy sobie arabską wiosnę. Arabska wiosna to było wydarzenie sterowane generalnie przez media społecznościowe. 2010 rok, w moim odczuciu, takiego jakby odczuciu naukowo-badawczym, pierwsza typowa wojna informacyjna, prawdziwa wojna informacyjna w XXI wieku, właśnie wojna arabska, kiedy szereg informacji było rozpowszechnianych przez Facebook, przez Twitter, prawda, były tam akcje i kontrreakcje ze strony, prawda, uczestników wiosny arabskiej, ze strony jakby rządów, które jakby były pod naciskiem tych uczestników. Jeżeli popatrzymy sobie na naszą tutaj jeszcze bliższą historię, prawda, żółte kamizelki w 2018 roku, szereg jest dowodów, prawda, udokumentowanych, które mówią, że generalnie ten ruch też był sterowany przez media społecznościowe, mówi się nawet o tym, że nasz wielki tutaj sąsiad za wschodu maczał w tym swoje palce i takie badania są przeprowadzone i do takich dowodów można się dokopać. Czyli znowu mamy, że zaczyna się coś od pewnej informacji przesyłanej w internecie, prawda, a efekt jest taki, że efekt tej informacji jest taki, że ludzie wychodzą na ulicę
Podobnie z ruchami antyszczepionkowymi, prawda? Ostatnie badania, do jakich miałem okazję dotrzeć, mówią, że około 30 milionów osób śledziło różne grupy facebookowe o tematyce antyszczepionkowej, a około 17 milionów osób śledziło różne rodzaje filmiki, prawda, informacje o tych ruchach antyszczepionkowych, czy w ogóle informacje antyszczepionkowe na YouTubie. No, efekty tego też widzimy, prawda? W Polsce widzimy ataki na karetki i tak dalej, prawda? Ataki na punkty szczepień. Oprócz tego tak jakby no 50% społeczeństwa nie jest zaszczepiona i to jest tak jakby... I wszyscy już w chwili obecnej wiemy, że to jest taka grupa osób, których ciężko przekonać do tego, żeby wykonały ten, powiedzmy sobie, jak uważamy za odpowiedni ruch. Oczywiście kryzys imigracyjny najbliższa, tak jakby nasza rzeczywistość, też jakby mamy świadomość. Tutaj moja poprzedniczka właśnie o tym mówiła, prawda, różnego rodzaju grupy zamknięte, różnego rodzaju informacje internetowe, które jakby nakłaniają te ruchy tych ludzi do tego, żeby jakby przechodzili, wykonywali te ruchy migracyjne i przechodzili, prawda, ze swoich tam krajów źródłowych do różnego rodzaju krajów innych, w szczególności europejskich, prawda. Takim ruchem teraz jest Polska. Co to wszystko sprawia? To generalnie wszystko sprawia to, że internet, w szczególności media społecznościowe, posiadają bardzo ogromny potencjał do pozyskiwania informacji przez różnego rodzaju służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. W szczególności mówię o służbach wywiadowczych, bo tutaj de facto już nie mówimy o zwykłym pozyskiwaniu informacji, a mówimy de facto o działaniach wywiadowczych, bo do tego sprowadza się współczesny internet, do prowadzenia w nim działań wywiadowczych. Natomiast, żeby to nie było takie łatwe, znaczy to jest oczywiście łatwe prowadzenie tam pewnego rozpoznania, ale z punktu widzenia służb o charakterze wywiadowczym, prawda, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jest szereg problemów, bo jeżeli ja mam przeszukać w internecie jako Tomasz Zawadzki, prawda, pojedyncza osoba, generalnie nie mam z tym większego problemu, jeżeli myślę sobie o kontekście służby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, prawda, różnego rodzaju agencje, policje, innego rodzaju służby, to są dwa duże problemy, z którymi naprawdę się tego rodzaju instytucje stykają. Po pierwsze, w jaki sposób przetworzyć i interpretować taką ilość informacji, bo tych informacji jest mnóstwo, prawda? Jak ją przetworzyć, jak ją interpretować, jak wyłuskać to, co ważne, a po drugie, co moim zdaniem jest znacznie bardziej ważniejsze, jak pozyskiwać tę informację w sposób anonimowy, ponieważ ja zakładam przynajmniej, że jeżeli byłbym służbą albo inną agencją odpowiedzialną za bezpieczeństwo krajowe, to ja bym nie chciał ujawniać swoich obszarów zainteresowań potencjalnym, prawda, potencjalnym innym osobom, innym instytucjom, bo wiemy, że w tym świecie pozyskiwanie informacji jest ciągła konkurencja. Nie chciałbym jakby ujawniać moich obszarów zainteresowań innym, prawda, stronom, które no, jakby nie podlegają bezpośrednio poze mnie. Jak możemy sobie poradzić z tym pierwszym problemem? No, pierwszy problem, prawda, istnieją narzędzia, tutaj miałem okazję współpracować w tworzeniu jednego z takich narzędzi, które generalnie umożliwiają poddawanie informacji przetwarzania za pomocą mediów społecznościowych pewnej statystyce. I z takiej statystyki już możemy się pewnych informacji dowiedzieć. Generalnie informacje możemy jakby sobie tam liczyć, policzyć, kto ile publikuje, prawda, możemy wyszukiwać sobie różnego rodzaju słów kluczowych, analizę trendu przeprowadzać, generowanie chmur i hashtagów w informacjach, których przeszukujemy. Możemy też dokonywać ekstrakcji ENCI, czyli de facto my mamy jakiś tekst, którego nie znamy, ale automatycznie ekstrahujemy sobie obiekty, osoby, numery kontowe, numery telefonów i inne rodzaje adresy e-mail, inne rodzaje danych, które sobie jakby zdefiniujemy wcześniej, czyli de facto nie czytając tekstu już wiemy, o czym ten tekst jest i takie badania też przeprowadziłem. Bardzo ciekawe wyniki można, jak się okazuje, z czegoś takiego wywnioskować. Oprócz tego bardzo mocną jakby stroną, bardzo silną stroną tego rodzaju narzędzi jest możliwość analizy powiązań. Niech de facto w jednym widoku, w jednym grafie widzimy, kto z kim, prawda, kto kogo polubił, kto kogo nie lubi, kto tam z kim, prawda, koresponduje, kto jakby się udziela na jakimś forum i tak dalej. I to jest już, powiedzmy sobie, bardzo taki wstęp do prowadzenia dalszych działań analitycznych. Czego się możemy z takich działań analitycznych dowiedzieć? Generalnie, jeżeli prowadzimy analizę w przeciągu jednego dnia, to można powiedzieć, że niczego, ale tutaj miałem okazję przeprowadzać analizę jednego z aktywistów białoruskich i jakby robiliśmy sobie analizę, ponieważ okazało się, że ten człowiek bardzo mocno nazwiska celowo tutaj nie wymieniłem, o którego chodzi, ale przeprowadzaliśmy sobie z ciekawości analizę jednego takiego konta i w pewnym momencie okazało się, że jego aktywność w internecie zapadła. Jak widzieliśmy, on tam dosyć sporo publikował na Twitterze informacji. W pewnym momencie analiza, ta aktywność w zupełności zapadła. Po prostu to było takie jedno ciachnięcie, prawda? Nagle aktywność spadła do zera. Jeden z moich kolegów, który to obserwował, mówił, zamknęli go. No tak, słowem, zażartował sobie, na drugi dzień okazało się, że naprawdę go zamknęli. I chodzi o to, że prowadząc monitoring konta człowieka, którego my kompletnie nie znaliśmy, ja go osobiście nigdy nie poznałem i pewnie nie poznam, my dużo wcześniej wiedzieliśmy, że coś z tym człowiekiem jest nie tak, prawda? Bo o północy dokładnie zobaczyliśmy, że nie ma żadnej publikacji, a zwykle robi jakąś publikację na Twitterze. I później w kolejnych godzinach widzieliśmy, że czegoś się nie dzieje, coś się z nim na pewno stało, prawda? Okazało się, że został jakby zamknięty przez służby białoruskie.
Dalej. Druga sprawa jest taka, prawda, bo już jeżeli umiemy te informacje wyciągać, co my tak naprawdę chcemy wyciągnąć. Na podstawie tutaj Twittera pokazuje, jak portale społecznościowe pokazują nam dane. Mamy tutaj szereg tak jakby takich case'ów prawdziwych, prawda, w których pokazujemy, że to, co użytkownik widzi generalnie na portalu społecznościowym, to on tylko coś widzi. On nie ma nigdy pełnej informacji. Pierwszy przykład, prawda, jak w przypadku Twittera, filtr pokazujący treści wrażliwe, niewrażliwe. W sensie od tego, czy ten filtr włączymy, mamy pojawiające się różne tweety, lub one się pojawiają lub się nie pojawiają. Drugi przypadek, bardzo fajny, daty krańcowe. W zależności od tego, jak my zapytamy medium społecznościowe, jakie daty krańcowe sobie wpiszemy, to źródłem wyniki mamy tak naprawdę różne. I tutaj mamy taki przykład, że wprowadziliśmy sobie datę raz 12 października, raz 13 października i tweet z 12 października, mówię o 12 października, w momencie, jeżeli pokazujemy datę 12 października, nam się pojawia, jeżeli wpisujemy datę 13 października, ten tweet nam się, znaczy, jeżeli wpisaliśmy datę krańcową 12 października, ten tweet nam się nie pojawił, wpisaliśmy datę 13 października, tweet z 12 października nam się pojawił. Także test sterowanie datami generalnie w przypadku mediów społecznościowych, w szczególności Twittera, to jest bardzo ważny, to doktorat można robić, jak prawda Twitter w ogóle zapisuje, formatuje daty i kiedy, w jaki sposób, które informacje pokazuje. Kolejny bardzo ciekawy przypadek, tutaj też jest jeden z tweetów, który pojawił się dopiero, jeżeli datę krańcową, powiedzmy sobie, rozszerzyliśmy poza okres, który nas tak naprawdę interesował. Coś tu się zacina. Kolejna sprawa, komentarze do tweetów, ponieważ Twitter jest tak skonstruowany, że ma tam swoje komentarze. No oczywiście okazuje się, że tych komentarzy jest inne. Zwróćcie Państwo uwagę, że za każdym razem, kiedy odświeżaliśmy sobie portal społecznościowy, te dane były inne. Dosłownie, za każdym razem mieliśmy inny zestaw tweetów. I teraz tak, jeżeli raz sobie odświeżymy, mamy inną porcję danych, drugi raz mamy inną porcję danych, a co ciekawe, jeżeli połączymy się z portalem społecznościowym za pomocą jakiegoś VPN-a, zmienimy sobie inną lokalizację, mamy całkiem inną porcję danych. Zwróćcie Państwo uwagę, że naprawdę trzeba wykonać szereg iteracji, żeby przejrzeć wszystkie dane. I to jest jakby moim zdaniem celowe działanie przez portale społecznościowe. One nigdy nie pokazują pełnego obrazu danych, a to dlaczego tak się dzieje, też za chwilę mogę powiedzieć. Druga sprawa, ograniczenie w pobieraniu danych. Jeżeli siadamy sobie takiego portalu społecznościowego, okazuje się, że jeżeli ktoś ma na przykład 30 tysięcy osób, które lubią, powiedzmy sobie, jego konto, Twitter w tym wypadku pokazuje około 82 tylko kont, czyli znowu nie mamy pełnego zbioru danych. Mimo, że tam jakieś liczby mówią, że obserwuje nas tam 2 miliony, niektórzy mają więcej nawet tych obserwujących, my jako, powiedzmy sobie, badacze albo osoby, które analizują pewne informacje, nigdy nie mają pełnego zbioru danych. No do tego dochodzi jakby różnorodność tych danych. Tak naprawdę pokazuję tylko na przypadku Twittera, ponieważ nie mamy więcej czasu na inne portale, ale tak naprawdę musimy wiedzieć, co my tak naprawdę chcemy pobrać, prawda? Możemy pobrać tweety, retweety, mamy dwa tweety, retweetów, wzmianki, odpowiedzi, konwersacje, mamy konta obserwowane, obserwujące. Oprócz tego są różne ukryte konta obserwowane i obserwujące, oprócz tego są listy. Wierzcie mi Państwo, że odnalezienie się w takim dużym zbiorze informacji, jeżeli chcemy nad tym zbiorem zapanować i pobrać i później je przeglądać, nie jest rzeczą łatwą. To jest naprawdę rzecz nietrywialna. No. Pytanie jest takie, no dobrze, skoro już przynajmniej wiemy, co chcemy pobrać, to zadajmy sobie pytanie, jak te informacje chcemy pobrać, ale w sposób właśnie jak najbardziej anonimowy, tak żebyśmy zrobili to efektywnie, szybko i no i jakby nie odkrywali się z naszym, z obszarem zainteresowań, które robimy. Pierwsze tak jakby uwaga i zawsze, jeżeli tam rozmawiałem z programistami, od razu pierwsze jakby odpowiedź taka, to scrollujmy tego Twittera, przecież mamy kod źródłowy strony internetowej. To nie, od razu odpowiedź brzmi, nie da się. Po prostu się nie da tego tak zrobić. Po pierwsze, takie zwykłe crawlowanie przy pomocy jakiegoś tam narzędzia, na przykład Selenium, bardzo powszechne, jakby programiści, którzy do tego tematu podchodzą, zwykle zaczynają od takiego kroku. Podstawowy to jest ich błąd. Zwykle są za chwilę, po pierwsze tego się nie da, bo tych danych jest tak dużo, że przeskrolowanie, powiedzmy sobie, jakiejś tam pewnej wątku wypowiedzi zajmuje dosłownie kilka godzin, kilkanaście godzin, można się zapętlić. Po drugie, mechanizmy bezpieczeństwa portali społecznościowych działają tak szybko, że automatycznie wychwytują, że to działa bot, że to działa nie człowiek, bo człowiek nie jest w stanie tam pewnych rzeczy szybko scrollować, tylko działa to automat. Druga sprawa, no dobra, skoro nie możemy tego przekrolować, to wykupmy płatne API. I to jest odpowiedź, dlaczego portale społecznościowe nie udostępniają nigdy pełnej informacji, ponieważ pełną informację można dostać dopiero wtedy, jeżeli ją wykupimy.
Natomiast, i tutaj faktycznie pewna informacja jest, natomiast koszt takiego API, na przykład Twitterowego, to jest tam około, zaczyna się do około kilkunastu tysięcy złotych na miesiąc. No de facto mało czy dużo, kwestia oczywiście bezpieczeństwa. Jak którzy mówią, że bezpieczeństwo kosztuje, zawsze będzie kosztowało, ale to jest pewien koszt i my w pewien sposób też uzależniamy się od tego API. Co jest niebezpiecznego w tych API? No niebezpieczne jest to, że de facto z każdym API skojarzony jest pewien token. I teraz tak, tak jak my sobie potrafimy robić takie pewne analizy, statystyki, o, tak jak tutaj pokazywałem, jakieś tam analizy, statystyki aktywności różnego rodzaju kont w internecie, tak równie dobrze ktoś, kto ma dostęp do naszego tokena, on nie musi wiedzieć dokładnie, kim ja jestem, prawda? Nawet jeżeli zaloguje się przez szereg VPN-ów, przez szereg firewalli i tak dalej, to wystarczy, że zrobię sobie analizę statystyczną danego tokena i już będę wiedział, czym on się zainteresuje, prawda? Czy się interesuje obszarem polskim, azjatyckim, amerykańskim, prawda? Jakie osoby go interesują, jakie pytania zadaje, jakich słów kluczowych szuka. Naprawdę analiza takiego tokena nie jest rzeczą trudną we współczesnym świecie i to nie jest duże wyzwanie, natomiast korzystanie z takich metod, no niestety, ale nie gwarantuje pełnej anonimowości ktoś zainteresowany oczywiście, zakładam, że inne służby nie dowiedzą się, czym my się interesujemy. Oczywiście można wykorzystywać też tak zwane funkcje nieudokumentowane, natomiast znam przypadki takie, gdzie potrafimy z takich funkcji nieudokumentowanych, tak zwanych szeroko korzystać, omijając API, ale nie mogę się z tym podzielić publicznie. Jest to bardzo trudne, co najmniej jest to bardzo trudne de facto, no trzeba troszeczkę tam pogrzebać i naprawdę bardzo mocno się wysilić, żeby różnego rodzaju sposoby i obejścia zastosować, natomiast jest to oczywiście możliwe. I druga sprawa, ponieważ mówimy o pobieraniu informacji szeroko rozumianego internetu, pytanie jest takie, czy ktokolwiek zajmujący się problemem bezpieczeństwa takiego informacyjnego zadał sobie w naszym kraju pytanie, a jak naprawdę działają narzędzia różnego rodzaju, które są wykorzystywane przez jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Dlaczego? Dlatego, że jak ja sobie zrobiłem taki szybki research, jak działa jedno z najpowszechniejszych narzędzi, no ono działa w ten sposób, że jeżeli chcę pobrać jakieś dane, jakieś informacje o pewnej osobie, wysyłane są dane do chmury, szeroko rozumiane. I tam jest określony adres IP, zaraz chwilę to pokażę na rysunku. Co jest niebezpiecznego z tą chmurą? Z punktu widzenia oczywiście mówię bezpieczeństwa narodowego, krajowego. Nie mówię o bezpieczeństwie takim organizacji czy pojedynczej osoby. No niebezpieczne jest to, że większość dostawców chmurowych to są dostawcy z jednego kraju. A z drugiej strony wiemy, że w tym kraju powstało coś takiego jak Cloud Act, generalnie ten akt prawny upoważnia dostęp, upoważnia, że rząd tego kraju, w tym wypadku amerykańskiego, ma prawo dostępu do danych przetwarzanych przez firmy amerykańskie, prawda, niezależnie od tego, gdzie te dane są przetwarzane, czy będą przetwarzane w Polsce, w Chinach, prawda, czy będą przetwarzane w Anglii, w Irlandii i tak dalej. Jeżeli przetwarza pewne dane firma amerykańska, rząd amerykański ma prawo dostać się do tych danych. Oczywiście to jest odpowiednio obwarunkowane, ale taka możliwość jest. Ja sobie wyobrażam taki scenariusz, że jeżeli zapytam się na Twitterze o Joe Bidena, to amerykański wywiad za chwilę będzie chciał, albo co jakiś czas monitoruje sobie wszystkie właśnie tokeny, które zapytują się o Joe Bidena, a później prowadzi jakąś analizę statystyczną i pogłębioną. Drugie zagrożenie, jakie związane jest z wykorzystaniem tych rozwiązań chmurowych, narzędzi chmurowych, jest takie, że tak naprawdę my tracimy de facto pewien kontrolę nad przepływem informacji. Nie mamy gwarancji, jeżeli nasze żądanie, jakieś tam wtyczka do oprogramowania odwołuje się do chmury, to nie mamy nigdy gwarancji, że z tej chmury gdzieś tam na zewnątrz sobie nie wycieka. Z drugiej strony pochodzenie, prawda, różnego rodzaju narzędzi, ponieważ jeżeli chodzi o takie narzędzie OSINT-owe, okazuje się, że gama jest, prawda, tych narzędzi firm oferujących różnego rodzaju usługi przeszukiwania informacji, nawet posiadających gotowe informacje, jest bardzo, bardzo szeroka w internecie. I kiedyś miałem takie doświadczenie, że jedna z, powiedzmy, z instytucji poprosiła mnie o pośrednictwo tam w dostępie do takiego internetu, do takiego narzędzia. Oczywiście się na to zgodziłem i tak dalej, ale jak zacząłem sobie analizować zarząd tej firmy, okazało się, że tam są wszystkie nazwiska rosyjskojęzyczne. Od CEO, czyli od założyciela tej firmy, poprzez wszystkich sprzedawców, wszystkie nazwiska były rosyjskojęzyczne. Firma oczywiście założona była w Holandii. Takich przypadków jeszcze po swojej, powiedzmy, karierze badawczej napotkałem się wiele, kiedy firmy są zaukładane za granicą, na zachodzie Europy, a tak naprawdę nazwiska, prawda, założycieli prowadzą wprost gdzieś tam na wschód. No. Już kończymy, tak. No, po drugie, rozwiązania chmurowe wbrew pozorom są też podatne na ataki. Jeden z dostawców takich VPN-owych okazuje się, że no też, który się uważał za bezpieczny, niestety został, jak już powiem, zhakowany w sposób umyślny czy nieumyślny, ale no, pewne dane jednak wyciekły, były poza jego kontrolą. Także te chmury są generalnie, czasami są dobre, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji niekoniecznie.
Gdybyśmy, o tu mamy przykład właśnie adresu, jedno z takich narzędzi, prawda, popularnych, do jakiego adresu się odwołuje, gdzieś tam chmura w Finlandii w tym wypadku. Gdybyśmy chcieli na przykład ukryć się w różnego rodzaju żądaniach, tak wygląda żądanie na przykład do Facebooka, jeżeli chcielibyście Państwo pobrać dane o koncie, jakieś dane podstawowe o koncie jakimś na Facebooku, to trzeba wysłać około 14 żądań, tak one wyglądają. Gdybym teraz powiedział sobie, ja oferował narzędzie, chciał spreparować jakieś fałszywe żądanie, które co jakiś czas przesyła mi, o czym się ten mój klient interesuje, w takim natłoku informacji oczywiście nie byłoby to trudne. I ponieważ zmierzamy do końca, no jakie są powiedzmy sobie problemy i wyzwania przed współczesnym światem, w szczególności przed właśnie jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa. No ten internet tam cały czas rośnie, jest coraz bardziej atrakcyjniejszym zasobem dla służb, jeżeli chodzi o badanie bezpieczeństwa państwa. Zachowanie anonimowości w tym naszym internecie jest bardzo trudne, tak. Żeby zachować anonimowość, musimy posiadać wiedzę o istniejących przepływach informacyjnych, czyli musimy wiedzieć, o co my tak naprawdę pytamy i kogo my pytamy, tak? I gdzie te nasze dane, gdzie te pytania nasze wędrują, tak? Do jakiej chmury wędrują, do jakiego usługodawcy wędrują, czy w ogóle tam powinny się zdawać i co się później z nimi dzieje. A żeby tak naprawdę to zrobić, to po pierwsze, no, musielibyśmy zastosować taką podejście zero trust, znane właśnie z technologii różnego rodzaju. No, identyfikować te przepływy, żeby przepływy informacyjne identyfikować, tak naprawdę musimy się zagłębić w kod źródłowy oprogramowania. No i pytanie jest takie, czy którakolwiek z instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa próbowała kiedykolwiek uzyskać od producenta dokumentację, pełną dokumentację oprogramowania, którego używa, tak? No, wniosek jest prosty, prawdopodobnie nie, ponieważ są to rozwiązania zagraniczne, żaden producent nie udostępnia takiego kodu źródłowego, ja bym chętnie zajrzał, gdybym miał taką możliwość. No, wniosek jest taki niestety, ale żeby czuć się bezpiecznie, no musimy rozwiązywać, w mojej opinii musimy rozwijać własne rozwiązania, korzystanie z innych obcych rozwiązań niestety niesie za sobą szereg zagrożeń. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że...